Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj, moi drodzy, no co, jadę sobie do dealera kupić nowy samochód. Ja przegapiłem ostatnio jedną taką akcję, że można było sobie zdobyć Corvette C8. No i niestety jej nie zdobyłem i teraz muszę jechać, spotkać się z dealerem samochodowym. W ogóle ja po dobrej stronie jadę? Nie, po złej. Tutaj, tako się jeździ chyba tutaj, nie? On powiedział, że mi sprzedają. On powiedział, że mi sprzeda za gruby hajs kurwetkę. Kurwetkę C8. A ja jadę jakimś starym gratem. W końcu jakieś normalne auto kupię. Fajnie. Że coś podliftujemy może tym autem. Nie wiem, czy Corvetta właśnie będzie driftować, tam mamy co, silnik montowany centralnie. Więc to nie są żarty, tam już, no, ciekawie to będzie wyglądać. Nie jeździłem tą Corvetką, chociaż w GTA Online mam ją kupioną. Jest to naprawdę fajne auto, chociaż tam no trochę wygląda inaczej, wiadomo, żeby się troszeczkę różniła, to musieli, Rockstar musiał troszeczkę pozmieniać. A tutaj, w grze, no wiadomo, to jest 1:1 i zresztą w Forzie te samochody mam wrażenie, że wyglądają lepiej nawet niż w rzeczywistości. Są po prostu prześliczne. No i zaraz sobie obejrzymy tą Corvetkę. Ole, ja lubię śmigać tym Nissankiem. Fajna zabaweczka. Zobaczymy, czy rondo uda się trzepnąć nim. Nie wiem właśnie po co zrobić Corvetkę. Tak, doszły mi słuchy, że Corvetka jest dobra na wyścigi. I tak pomyślałem, żeby może troszeczkę powrócić do wyścigów w Fordzie, żeby się troszeczkę pościgać. Więcej. Ostatnio nawet sobie odpaliłem taki normalny wyścig online, jakąś tam free for all chyba odpaliłem, nie? Bardzo, bardzo fajnie mi się grało. Przypomniały mi się takie początki w Forza Horizon 3 i Forza Horizon 4, nie? Bo w trójce nie było takich fajnych trybów, jak tutaj są w czwórce. I... wow, to ciśnie. No to nie ma dużo mocy ten samochód, ale... fajnie się nim lata na kierownicy. No i wiecie, tutaj jest dużo fajnych trybów i no w te takie podstawowe już się tak mniej gra, nie? Są mniej ciekawe, ale widzę się gra w te tryb Fortnite, w te tryby Fortnite Super 8 chyba, tak się nazywa, nie? No i może fajnie by było sobie od czasu do czasu powrócić i zrobić jakieś wyścigi. Co wy na to? Chcecie takie wyścigi też na odcinku, na odcinkach od czasu do czasu? Czasami lubię robić coś takiego, że wsiadam sobie do jakiegoś fajnego samochodu w GTA, w Forzie Horizon 4 i sobie jeżdżę po świecie tak o, widok z kokpitu, wiesz, tak realistycznie trochę, nie? W ETS-ie w ogóle mam ustawione kierunkowskazy na łopatkach do zmiany biegów i czasami tutaj przypadkowo też tą łopatkę wcisnę, żeby zmienić. Wiesz, pas, czy tam skręcić prawo, lewo, nie? To jest dziwne. No jedź ty, Golfina. Ja już tutaj jestem umówiony z dealerem, on tam na mnie czeka i mi sprzeda Corvetkę. Na lotnisku czeka przy kontenerach. Ale słabe hamulce tu są. Kurde, w driftowozie to chyba powinny być super. Czy nie? Jedziemy, jedziemy. Jesteśmy już prawie na miejscu. Zobaczymy. Dealer nazywa się Jake Bow. No, nie wiem, czy dobrze czytam. Jake Bow V12. Mówił się ze mną tutaj na sprzedaż. O, już czeka. Chyba w swojej Corvette. Zobaczmy. Tak jest. Stoi przy kontenerach. Jest, Corvetka. To będzie moja Corvetka, ja ją kupuję od niego. Dawaj, zrobimy może jakiegoś draga. Wziąłem nawet swoją Corvetkę Z06, żeby porównać wygląd. Staniemy jedna obok drugiej. No, tamta Corvetta wyglądem się także różni od tej, nie? Teraz sobie podjedziemy. Pyk. Zobaczcie, ona ma tak jakby kabinę troszeczkę przesuniętą do przodu, no nie? Coś takiego. Sobie tak porównamy z boku. Troszeczkę inne lampy z tyłu, ale podobne, nie? Do tej Corvetty. I tu widać już ewidentnie różnicę, nie? W ogóle z daleka jak się patrzy na ten samochód, to na C8, to przypomina bardzo jakiegoś McLarena, no nie? Nie wiem, McLarena MC12 czy C12C, coś takiego, nie wiem jak to się tam nazywa. Ale wiecie, o który model chodzi, nie? O tą 12C, 12C. Albo jakieś te nowsze McLareny, nie?
Jest dużo zmian w wyglądzie, ale generalnie jak się przyjrzysz z bliska, to powiesz, że to Corvetta, która, albo inaczej, McLaren miał, ma dziecko z Corvettą C7 i wyszedł taki sobie McLaren, nie McLaren. Ale fajnie wygląda samochód. No i generalnie w Fordzie Horizon samochody z napędem na... Znaczy z napędem na tył spoko driftują, ale samochody z silnikiem centralnie driftują słabo i... No... Ja już to przerabiałem z innymi samochodami i chciałoby się nimi polatać, ale się po prostu nie da. No, są jakieś dziwne... Jakoś tak rozłożoną tą masę mają, nie tak, nie? Dobra, biorę tą furę i jedziemy na tuning. Fajnie sobie porównaliśmy oba samochody. A, czekaj, nie to chciałem zrobić. A teraz zobaczmy sobie, jak wygląda C8 z bliska. Już w moim garażu, już w moich łapach. Nie porównam kokpitu, bo tak ciężko tutaj w Fordzie, no nie? Zapamiętać wszystko z jednego samochodu i zobaczyć od razu w drugim. O, tutaj widzę chyba coś co mi się podoba. Yeah, ale tu ciekawie wygląda kokpit. Patrzcie, o, ale mi się to podoba. Mam nadzieję, że dużo rzeczy się nie klika na ekraniku w postaci takiego, wiecie, ekranu dotykowego. Mamy tu masę przycisków po prawej stronie w Corvecie C8 i one są ustawione w linii. Nigdy czegoś takiego nie widziałem w ogóle. Co to jest, nie? Ciekawie to wygląda. Kurde, co ja zrobiłem? Ej, coś naklikałem i samochód się odpalił i zobaczcie, to się teraz podświetliło. Ekranik się zapalił, ale widzę chyba niepokojącą rzecz, czyli no, ten ekranik jest taki martwy, ale jest taka teksturka jakby, że coś tam się pojawia na tym ekraniku i widzę, że są przyciski do sterowania na przykład utworami, żeby tam przewinąć utwór dalej czy wstecz. No tego nie lubię w tych nowych samochodach, no bo czasami nawet jak obsługuję telefon jadąc samochodem, na przykład powiedzmy mam nawigację włączoną i wiesz, coś tam włączyć w tej nawigacji, przełączyć, gdzieś tam wskazać jakąś trasę, no jest ciężko i to strasznie, wiesz, nie wiesz czy kliknąłeś, czy nie kliknąłeś, no nie wyobrażam sobie, wiesz, w samochodzie przełączyć tego na tym ekranie, nie? Mam nadzieję, że ta moda na te ekrany dotykowe jakoś szybko minie. Chociaż widzę, że coraz więcej samochodów takie ekrany posiada, no słabe to jest. Natomiast podoba mi się jedna rzecz, zobaczcie, mamy tutaj przyciski do biegów. Mamy jedź, mamy wsteczny, mamy parking i mamy M, to jest chyba od skrzyni manualnej, sekwencja po prostu, nie? I mamy także kierownicę wielofunkcyjną, tu widzę, że mamy też głośność do ustawienia, mamy chyba fawy, nie wiem co to może być, jak ktoś z was wie to piszcie w komentarzach, no i mamy oczywiście tempomat i tak dalej, bardzo fajnie wygląda ta korwetka. Sprawdzimy sobie, czy działa zegar z przeciążeniami. Powinno to działać. Telemetria znaczy się, nie? I kierownica... No, mam wrażenie, że ta korwetka jest w ogóle jakaś taka niższa. Ale jak sobie porównaliśmy przed chwilą, to nie jest niższa, tylko ten dach jest taki przesunięty do przodu trochę, nie? Natomiast kierownica jest z dwóch stron spłaszczona. Ciekawie to wygląda. I tutaj mamy bagażnik z przodu. Malutko miejsca, co? No, bardzo mało. Nie wiem, co byśmy tam zmieścili, no. Samochód. No nie jest to samochód chyba z klasy... A nie, z tyłu coś jeszcze mamy. Z tyłu mamy jeszcze jakieś miejsce. I tu już tego miejsca jest więcej, no. Może nie zmieścimy to rowerka czy wózka dziecięcego. Ale jakieś tam miejsce jest, nie? I tak to wygląda. Czy to jest samochód klasy GT? Jak myślicie? Że można nim sobie pojechać, gdzieś się pobawić? Ciężko powiedzieć, nie? W zasadzie wiesz, jedziesz sobie nim do pracy, a potem jedziesz sobie na tor. Ciekawe, czy jest to wygodne auto do jazdy na co dzień. Myślę, że może być ciężko przez to, że drzwi wyglądają na dość długie i no, ciężko by się na parkingu wysiadało, a siedzenia też nie wyglądają na mega, mega wygodne, chociaż mogę się mylić, nie? Dobra, obejrzeliśmy furkę, to jest nowo dodany samochód do gry, ja go dopiero zdobyłem, on już dodany został jakiś czas temu,
a dopiero go sobie zdobyłem, no i sprawdzimy, co uda nam się z nim zrobić. Właściwie to najpierw wypadałoby sprawdzić, co on robi w standardzie. Możemy sobie także spoiler całkowicie odinstalować, dzięki czemu samochód zyskuje takiej troszeczkę gracji, mniej agresywnego wyglądu, co może być ciekawe dla niektórych. Wiecie co? Ja tak dzisiaj próbowałem znaleźć sobie jakiś taki samochód w Forzie Horizon, który będzie normalny. Nie ma tu takich samochodów, wszystkie to są jakieś wersje GT i ciężko znaleźć coś takiego, co by właśnie pasowało mi do mojej zabawy jazdy takiej, wiesz, spokojnej dla odprężenia się gdzieś tam po drogach, nie? Jak w Euro Truck Simulator czy coś. Dobra, wiecie co, najpierw sprawdzimy mniej więcej osiągi w trybie standardowym, bez żadnego tuningu, a potem coś tuningujemy. W standardzie ten samochód ma silnik 6,2 litra V8, a tak mi się wydaje, że może i nawet nie potrzeba tutaj takiego mocnego, znaczy takiego wielkiego litrażu, no bo nie, no mówmy się, to jest samochód z silnikiem montowanym centralnie, więc rozłożenie tej masy no powinno być lepsze i może zastosowanie jakiegoś mniejszego silnika, na przykład, nie wiem, 4-litrowego dałoby podobne rezultaty, albo dzięki temu samochód by się lepiej prowadził. No ja nie jestem inżynierem ani technikiem, ale generalnie samochody, które mają mniejsze silniki i ogólnie są lżejsze, no, potrafią być fajniejsze w prowadzeniu, nie? A nie wiem, jak jest tutaj. No myślę, że w stosunku do Corvette C7 tutaj prowadzenie w tym aucie w rzeczywistości jest dużo, dużo lepsze i samochód dużo fajniej zachowuje się na zakrętach. Oczywiście mamy tutaj napęd na tylną oś. Chociaż myślałem, że zastosują tutaj mniejszy silnik, jakiś tam właśnie 3.8 czy coś takiego, nie? A tutaj dalej jest ten 6 litr. No z jednej strony fajnie, bo mamy ten dźwięk, nie? Taki drapieżny, co jest w końcu Corvetta. Jezu. A w ogóle C7 jak wyszła, to była dla mnie taka dziwna z wyglądu, ja nie mogłem się do niej przyzwyczaić. Tak, taka drapieżna, a jednocześnie taka Hot Wheelsowa. Ten design był taki troszeczkę przesadzony, taki dziecięcy nawet bym powiedział. Ale potem się przyzwyczaiłem i w miarę zaczęła mi się nawet podobać. No i C8 jest naprawdę w porządku. Jak się przyjrzycie na zegary, zobaczcie, że ten akcelerometr nam działa. Przesuwa się tam kropka, lewo, prawo, góra, dół, w zależności od tego, czy przyspieszamy, czy jesteśmy gdzieś tam na zakręcie. To się bierze z tego, że w Fordzie jest po prostu telemetria i możemy sobie włączyć dokładną telemetrię. Mimo że to jest taka, powiedzmy, gra symulacyjno-arcade'owa, to są tutaj takie fajne rzeczy. No nie jest to Need for Speed i tutaj parę takich smaczków z symulatorów również mamy. Pięknie wygląda w ogóle grafika teraz, nie? Że jak tu wszystko się błyszczy od deszczu i ta korwetka, pięknie. A może spróbujemy coś tam zarzucić. Standardowo ten samochód ma niecałe 500 koni mechanicznych, więc tutaj nie ma czegoś takiego, co by nas wyrwało z foteli, jeśli chodzi o ten klimat w Fordzie Horizon, gdzie mamy dostęp do Bugatti, do różnych Ferrari, napędów na 4 koła, nie? Jak to pewnie wszyscy robią. Napęd na 4 koła, Ferrari, Enzo, lecimy! I lecimy wyścigi i pięknie jest, nie? Dźwięk jest dalej fantastyczny, posłuchajcie chwilę. I marchewy są także. Za chwilę sobie podkręcimy jeszcze osiągi, ale standardowego silnika. Myślę, że te 6 litrów V8 nam spokojnie wystarczy, żeby, wiesz, tutaj zaszaleć, nie? I coś ciekawego z tym samochodem myślę, że sobie zrobimy na standardowym silniku. Zobaczymy. Z tego, co wstępnie słyszałem na temat tego samochodu, jest on bardzo dobry właśnie w klasie S1, jak się go wymaksuje. I myślę, że możemy tak sobie ten tuning zaplanować, żeby był w klasie S1. Chyba nie potrzeba, żeby był jakiś tam, wiecie, dużo mocniejszy w klasie S2, na pewno by sobie nie poradził. No, tutaj już są tak hardkorowe samochody niektóre, nie? O, jaki dystans możemy dać z tyłu, nawet za duży trochę, możemy zmniejszyć. I z przodu możemy też dać. Kurde, ale mocny, trochę za mocny.
Mamy coś takiego. Dobra, rozmiar koła, rozmiar felgi zmniejszymy. Te felgi są generalnie bardzo fajne, podobają mi się z wyglądu. Silnika oczywiście nie zmieniamy, nie robimy tu konwersji i nawet nie będę dawał turbo sprężarki. Zdaje się, że mamy tutaj silnik wolno ssący, nie? Także możemy to nawet zostawić i myślę, że to nam wystarczy. Zobaczcie na charakterystykę, tu ewidentnie widać, że nie ma żadnych No turbo sprężarki nie ma, ale kompresor? Nie wiem. Nie, raczej nie ma, no jak ma niecałe 500 koni mechanicznych, to turbo sprężarki ani żadnego kompresora tu chyba nie ma. W standardzie jest w stanie tyle wyciągnąć, nie? Chyba dokładnie 495 koni wychodzi. I teraz podnieśliśmy sobie do 537 kW. Widzieliście, że sobie w międzyczasie jeszcze dałem troszeczkę szersze koła z tyłu i troszkę szersze z przodu. Możemy dać jeszcze nawet szersze, bo tutaj 500 kW to jest jednak no dużo kunia, nie? Dałem nieco lepsze opony, takie wiecie, sportowo-wyścigowe. I w sumie, o, nie wymaksowałem go jeszcze w klasie S1. No, trzeba oczywiście hamulce dać lepsze, no bo to jest podstawa, nie? Jak się już zwiększy trochę moc. Możemy także troszeczkę go obniżyć. Możemy dać stabilizatory. I tu mamy jeszcze opcję odciążenia samochodu. On waży 1,5 tony, to jest nawet dosyć dużo. Może musimy go tak zostawić, nie? Bo ja tam chciałem, żeby troszeczkę go podrasować, jeśli chodzi o moc. Tutaj możemy jeszcze sobie skrzynię wrzucić, żeby móc to wszystko edytować, te biegi i tak dalej. Dobra, z biegami się nie pobawimy, musiałem dyferencjał tylko zainstalować, inny, taki regulowany. A skrzyni nie mogę, bo samochód wędruje nam do klasy S1. I zobaczymy, ja zrobię z niego taką właśnie wyścigówkę. Niekoniecznie wszystkie samochody muszą być pod drift, no. Ja ostatnio sobie wbijam do gry i chcę sobie pojeździć jakimś fajnym autkiem na wyścigach. Ja nie wiem, który prawie wszystkie samochody u mnie, które mają napęd na tył, są zrobione pod drift. I kurczę, ja nie mam się czym ścigać, nie? Ja słyszałem, że to jest fajne auto w klasie S1, więc zróbmy, zobaczymy. Zobaczę, jakie tu osiągi wyszły, zresztą musimy jeszcze zrobić mały tuning. Zależy mi na tym, żeby było dość przyczepne, ale z drugiej strony nie chcę też dawać jak najszerszych opon, żeby samochód, wiesz, nie tracił na przyspieszeniu i tak dalej, nie? Tak, skrzyni nie możemy edytować, ale tutaj mamy wszystko fajnie rozmieszczone. Tak, szósty bieg, zobaczcie, i kończą nam się biegi, siódemka i ósemka jest wyłączona, także bardzo mi się to podoba. Nawet sam bym tak zrobił. Tutaj mamy coś takiego, mamy troszeczkę w negatywie koła, właściwie takie standardowe ustawienia. Możemy samochód delikatnie obniżyć, na wyścigi myślę, że nie jest to takie konieczne. No i tyle, i dyferencja mamy ustawiony w trybie takim wyścigowym. No i zobaczmy, ja w ogóle tutaj widzicie, tam nawet nie ma drążka zmiany biegów w tym aucie, jak pokazywałem wam wcześniej w Forza Vista, nie? Tam mamy przyciski, więc mój H-shifter tutaj tak troszeczkę nie pasuje, no ale... Łopatkami też mogę zmieniać, tylko muszę w tym wypadku sprzęgło. W sumie możemy zmienić to na skrzynię taką sekwencyjną. No i mamy, sekwencja, mało kiedy na tym jeżdżę, bo... Przyzwyczaiłem się już do tego sprzęgła i czasami chcę po prostu stanąć w jednym miejscu, wiesz, wcisnąć sprzęgło i postrzelać sobie z wydechu, czy coś, nie? Nie wiem, czy tu się da wrzucić neutralny, mogę tylko wsteczny i jedynkę, no trochę słabo, no ale dobra. I przejedźmy się trochę tym samochodem, myślę, że najlepiej go zrobić właśnie do tej klasy S1. I nim tak sobie śmigać, do driftu, no... Mówię wam, te samochody z silnikiem montowanym centralnie to tak słabizna jest troszeczkę i nie mamy tutaj żadnych turbosprężarek, nic, więc to... Więc te... Przyspieszenie będzie takie same praktycznie w każdych obrotach, nie? Znaczy no może nie będzie tak, wiesz, mamy niskie obroty, to nagle dostaję mocy, nie? Jak te małe takie silniczki. Tutaj mamy solidną V8-kę, żeśmy ją tam trochę przykoksili. Nie wiem właściwie, czy da się tak w rzeczywistości aż tyle mocy uzyskać bez żadnego kompresora. Trochę rzuca. Nie dałem tutaj żadnego spoilerowania, więc samochód jest zrobiony tak, wiesz, typowo pod prędkość w klasie S1. I
i próbuję go teraz na zakrętach, bo to jest, co podejrzewam, to będzie najgorsza opcja w tym aucie. Jeszcze deszcz. Daliby w następnej Fordzie jakiś, wiesz, jakąś, nie wiem, inną mapę. Nie, w Wielkiej Brytanii, tutaj ciągle pada. Daliby Włochy na przykład. Włochy były chyba w dwójce, no nie? Myślę, że pojedziemy sobie na autostradę, sprawdzimy prędkość maksymalną korwetki świeżo kupionej. Taki, chciałem nagrać odcinek o tej korwetcie, żeby oddać jej hołd. To jest taki, no myślę, że ciekawy moment w dziejach marki Chevrolet, a także marki, jaką stała się korwetta sama w sobie, no nie? Dużo było też takich negatywnych opinii na temat tego, że pojawiła się korwetta z silnikiem montowanym centralnie, ale zgadnijcie, kto te negatywne opinie mówił na temat tej korwety. No, głównie ci, co do tego samochodu nawet dostępu nie będą mieli, nie? To im się nie podoba, że silnik montowany centralnie. A ci, co, wiesz, może komuś kogo stać na takie auto, żeby go kupić i utrzymać, no to okej, no może mi się to nie podobać, ale mam inne opcje, jak będę chciał, nie? Mogę sobie kupić jakieś inne auto. No Corvetta zawsze uchodziła za takie auto z silnikiem z przodu i napędem na tył i każdy się już do tego przyzwyczaił, a tutaj jest coś zupełnie nowego. A mi się podobają takie właśnie innowacje i podejście świeże do tematu. No bo ile można robić ten sam samochód, wiesz, dając jakieś nowe opcje do niego, po prostu jakieś wyświetlacze i tak dalej, nie? A tutaj chcieli podejść do tematu troszeczkę inaczej. Ja pojechałem pod prąd, tak samo jak Corvetta z tym autem. I myślę, że dobrze na tym wyszli, jeśli chodzi o design, nie? No bo ja tutaj w Fordzie nic nie więcej nie mogę zrobić, żeby go jakoś ocenić, żeby ocenić jakąś tam korwetkę. Ale w rzeczywistości, no rzecz jasna, bym pojeździł. Dobra, zobaczymy, ile uda mi się wyciągnąć. No myślę, że gdzieś tak koło 300. O, tak patrzę, że już budzik mi się kończy. 320 to chyba będzie max, nie? Dla tego auta w takiej konfiguracji, jak ja sobie zrobiłem. Bardziej mi zależy właśnie na tym, żeby jakoś tam przyspieszała na tych wyścigach. W tej klasie, nie? A w tej klasie dosyć często są jakieś tam wyścigi na online, więc... Jakiś Kamilek tam jeździ na mojej sesji. Pozdrowionka do ciebie, Kamilek. Dobra, zobaczymy, ile wyciągnę. Tam widzicie, że mamy w samochodzie, w kokpicie mamy licznik wyskalowany w milach na godzinę. Ale macie mój tutaj... 340? Sporo. 40, może 350 będzie? Nie, ciężko. 345 to spokojnie prędkość, która nam wystarczy, żeby się pościgać w tej klasie. Nalajcie. Jeśli ktoś z was chce sobie kupić ten samochód, Fordzia nie zdobył tak jak ja go wcześniej, to możecie go teraz kupić gdzieś za około 10 milionów. Ludzie sprzedają na aukcjach. Właśnie ja sobie dzisiaj od takiego dealera korwetkę ogarnąłem. Jezu, wiecie co, ja tak czasami wbiję do tej Fordzy z jakiejś innej gry, jakiejkolwiek, niekoniecznie wyścigowej, ale wbiję sobie tutaj takie wow, jak tu wszystko ładnie wygląda. Wiesz, grałem w coś w stylu, nie wiem, jakaś strzelanka czy coś, na najniższych ustawieniach graficznych jeszcze, nie? To tak płynnie działa, to jest w ogóle kosmos. Przepiękna jest ta gra. Ojej, no i co, oczekiwaliście pewnie, o, Lucek będzie driftował korwetą, a tu takie nudy. On tylko sobie kupił korwetę i sobie ją stuningował. A dzisiaj chciałem zrobić taki odcinek, że o, jestem marzycielem i... kupuję sobie samochód. O! Kurde, właśnie, spróbujmy na standardzie nim podriftować. Czy to pójdzie?
Ciekawe, na jakiej zasadzie działa tu w ogóle ręczny, nie? Teraz. No ciężko, ciężko. Albo się przesterowuje. A, sprzęgło, no tak, sprzęgło nie działa. Albo się przesterowuje, albo samochód pewnie będzie prostował podczas driftu, nie? Tak mają te samochody z silnikiem montowanym centralnie. Ciekawe, czy właśnie w klasie jest jeden. Nawet sobie, wiecie co, odpalę po tym odcinku jakiś wyścig i sprawdzę go. Co wy na to? Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na teście korwetki. Piszcie, czy zrobić ją na drift, czy nie robić jej na drift. Czy to w ogóle ma sens, bo moim zdaniem no nie ma sensu. Ale jeśli będziecie bardzo chcieli, to zrobię taki specjalny odcinek z korwetą. No wy myślicie, Lucek, co ty się tak podniecasz? To jest po prostu kolejny samochód w Fordzie, no. Nic specjalnego i zresztą nie jest to jakiś Bugatti. Nie jest to nawet najszybsze auto w grze. Co ty w ogóle, jakiś specjalny odcinek? Co ty robisz? Mi się generalnie ten samochód podoba, no. Podoba mi się ta fura i dlatego postanowiłem ją trochę tak uczcić w formie odcinka. Cieszę się, że dodali nowy samochód do Fordzy. Ojej, trzymajcie się ciepło, hejas.